Dzień dobry, witam Was na kanale Joanna on the West Coast. Występują pewne różnice w kanadyjskim angielskim i dzisiaj chciałabym Wam przedstawić 5 charakterystycznych słówek różnic dla Canadian English, czyli kanadyzmy ciąg dalszy. Jeśli umknęła Ci część pierwsza, to tutaj znajdziesz linka. Znajomość tych słówek ułatwi Wam pobyt w Kanadzie. Jeśli planujecie podróż do Kanady czy przeprowadzkę, to zapraszam do oglądnięcia tego wideo do samego końca. Myślę, że proces adaptacji do nowego miejsca, poznawanie kultury powinno właśnie uwzględniać znajomość słówek, wyrażeń, którymi posługują się native speakers. Ponieważ kiedy już opanujecie te zwroty, poznacie nowe słowa, możecie zacząć ich używać. Resemblance between you and me? You want to know the real difference between us? Let me see. I know how to fence and you don't. Or I have class and you don't. Take your pick. Im szybciej będziecie w stanie rozmawiać z native speakers, tym szybszy będzie Wasz proces adaptacji. Zatem dzisiaj nauczymy się 5 nowych słówek, różnic, które występują w kanadyjskim angielskim. A nim zaczniemy, naciśnij to mi się podoba, tak aby pomóc mi w rozwoju mojego kanału i aby algorytm YouTube wiedział, że podoba Ci się to wideo. Na początek, co nosi Kanadyjczyk na głowie zimą? Jak nazywa się czapka, którą osłania głowę? It's a toque. To określenie francusko-kanadyjskie dla hat czy beanie. W Kanadzie toque odnosi się do czapki wykonanej z ciepłej dzianiny, tradycyjnie wykonanej z wełny, noszonej zwykle zimą. Australijczycy oraz Amerykanie wolą natomiast określenie a beanie. Skąd pochodzi słowo toque? W Kanadzie miasta nadają bardzo często przedmiotom nazwę, na przykład Nanaimo Bar. Nanaimo jest to miasto położone na wyspie Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Natomiast Nanaimo Bar jest to lokalny deser, ciastko. Toque pochodzi od nazwy miejsca La Toque. Jest to gmina położona w centrum Quebecu. Słowa toque możemy używać w następujący sposób. It's cold tonight. I should have brought my toque. Słowo numer 2 to knapsack. To właśnie Kanadyjczycy nazywają słowo plecak, czyli a backpack, a knapsack. Dla Kanadyjczyków a knapsack to po prostu plecak. Dzieci w Kanadzie przez lata szkolne pakują swój knapsack z podręcznikami szkolnymi. Mogę na przykład powiedzieć, well, I better buy a new knapsack to carry everything. Słowo numer 3 to runners. Jest to określenie nie tylko dla butów do biegania. Może być również używane w odniesieniu do butów ulicznych, na świecie nazywanych jako trainers czy sneakers. Każdy rodzaj butów sportowych nazywany jest tutaj a runner. Możemy na przykład powiedzieć I'm going to buy my runners albo I need a new pair of running shoes. Słowo numer 4 to chinook. To, czym jest chinook, to ciepły wiatr, który przenika górę podczas zimy, natychmiast topi śnieg i podnosi temperaturę. W Kanadzie pas chinook znajduje się prawie wyłącznie w Albercie środkowej i południowej. Wiatr ten występuje prawie w każdej porze roku, natomiast zimą jest on bardziej liczniejszy i charakterystyczny, ponieważ ocieplenie, jakie przynosi, jest nietypowe dla mroźnej zimy, która występuje w Albercie. Piąte i ostatnie słowo to chocolate bar. Kanadyjczycy nazywają czekoladowy batonik dosłownie chocolate bar. Tymczasem Amerykanie używają candy bar. Kanadyjczycy uważają, że batoniki są zrobione z czekolady, dlatego powinno się je nazywać właśnie chocolate bars. Bardzo typowy kanadyjski batonik czekoladowy to a coffee crisp. Coffee crisps są unikalne w Kanadzie, dlatego Kanadyjczycy powiedzą we love our coffee crisp. Dziękuję, że obejrzeliście to wideo do samego końca. Jeśli podoba Wam się sposób, w jaki uczę Was nowych słówek, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście kanału, koniecznie włączcie subskrypcję.
Zostawcie również komentarz pod tym materiałem. Widzimy się już niebawem w następnym wideo. Cześć!